Witajcie, dzisiaj będzie na temat służbowych rozkładów jazdy tramwajów, jakie mam tutaj w swoich zbiorach. I tam od razu powiem, że tak zostały mi kiedyś wręczone przez ówczesne przedsiębiorstwa. I nie jest żadną tajemnicą, że akurat kiedyś marzyłem o być motorniczym i nawet miałem swój ulubiony wóz. Do tego książka, jego kryka taborowa, ale przez tym. To jest zbyt oczywiste i wiadome powszechnie. Także zacznijmy od tego, co tutaj mamy właśnie. Pierwszy rozkład jazdy, najstarszy, to jest rozkład linii numer 6, Brygady 12, Brygady Szczytowej w Szczecinie z roku 95. On był ważny tylko przez 4 lata. Tak naprawdę. I no szóstka, wiadomo, jak to w ogóle wygląda. Że są podane tylko te ważniejsze przystanki. Właśnie w tabelce było ich 6 i poszczególne kursy, tutaj trasy wyjazdowe, jak to wyglądało, że szóstka wtedy jeździła co 6 minut do Gocławia. Nieźle działo się w czasie przed na posiłek, kiedy właśnie brygady całodzienne miały tam przerwę, a brygady szczytowe musiały zjechać drugim torem. Czasami było tak, że 6 składów się spotkało w jednym momencie, czyli połowa obsługi tej linii. I to byłyby ciekawe motywy do zdjęcia, ale jeszcze zdjęć jeszcze wtedy nie robiłem. Rozkład jazdy ZKM Szczecin właściwie też jest wykonany w tym czasie, w godzinie 5. I wtedy w tamtych czasach robiłem własne składy jazdy, czy no na ten wzór. Po prostu przesuwałem je i ręcznie na kartkę od zeszytu, i później długopisy kolorowe i później właśnie były one zaklejane, zalaminowane, żeby to wyglądało tak jak prawdziwe. Wszystkie te szczegóły były, że tak powiem, odtworzone. To był ten czas lata 90. właśnie. Następnie co mamy z Grudziądza, jeszcze według starego wzoru. 2006 rok, linia tramwajowa numer 1. I tutaj właśnie jest podany dokładnie czas pracy, OC1, OC2, czyli kiedy motorniczy musi przyjść, sprawdzić wagon, czy jest sprawny. I tak samo niż po zjeździe. I tu jest w ten sposób podane, że akurat na jednej stronie jest całość, cała służba podana. Jak były dwie zmiany, to każda zmiana miała osobny rozkład jazdy. Tak jak w Szczecinie, że jest na jednej stronie jest w jednym kierunku, a na drugiej stronie jest w drugim kierunku właśnie. Nawet obie zmiany były tak umieszczone, a tu oddzielnie właśnie. Jest przyjazd, odjazd, odjazd, przyjazd, odjazd, przyjazd w ten sposób. I tylko dwa przystanki są podane, początkowy, końcowy i tu pośrednie jest podane z jaką dwójką ta jedynka jechała. I tak samo na składzie dwójki też było podane, z jaką jedynką miała jechać do Tarpna i z powrotem. I nawet czas wyliczony, kiedy przerwy miały być. A na drugiej stronie każdego było podane, były przystanki właśnie, mijanki dokładnie, gdzie są. Czasem ona się przesuwała i no, grafik służb ówczesnych, to jest 2006 rok, więc jak widać miały służby popołudniowe inną numerację niż poranne. Jak na przykład T2-1, to popołudnie było T2-11, no, na takiej zasadzie właśnie. To był teraz, potem, no teraz to jest inaczej zupełnie, wiadomo. I teraz tak, Gdańsk, 2008 rok, dostałem takie skład jazdy, zajezdni Nowy Port. Nie wiem, 13 kart w czasie remontu, jak nie dojeżdżała do Brzeźna. I to wygląda w ten sposób właśnie. Tak oni go mieli zawsze. Były przystanki przeważnie te ważniejsze. I tutaj godziny odjazdu się obracało w ten sposób, jak dojechał do końca. I tu ciekawostką tej linii akurat jest to, że te kursy były do stogów plaża. Do plaży w stogach. A większość się kończyła na Pasalinu, czyli wcześniej. Jechał przez ten las, później mam bardzo piękna właśnie trasa tam jest, że to polecam. I nawet jest podany czas pracy motorniczych tutaj. I tak to wyglądało u nich. Natomiast Szczecin robił później nowe składy jazdy, nowe kroje właściwie. To 2007 rok, z tego co tutaj widać, dnia 4, łączona z dnią 5, czyli tak zwana brygada wielozadaniowa, BWL, jak to mówią w Warszawie. Czy na przykład no, zadania łączone. Tu jest
ta linia, ta brygada była właśnie obsługiwana Tatrą KT4, czyli tam solowym wagonem przegubowym. I czwórka czwarta. No teraz czwórka wiadomo jaką funkcję pełni. Tu mamy na trasie Krzekowo-Pomorzany, a później przechodziła na piątkę Krzekowo-Ostrocie-Szczecińska. Nie jest podane dokładnie włączenie się tą trasę. I tu są również informacje na temat przerw na posiłek. I tutaj również trasa podana inaczej, znaczy to niż tam wcześniej. I kiedy ma jechać, tak to więc to wygląda. I nawet minuty postojów na pętli, jak dojedzie tam. A dzisiaj są inne jeszcze składy, bardziej kolorowe, więcej przystanków mają podanych, także to ewoluowało po prostu, tak widać. No i tutaj mamy Łódź. Niedawno dostałem właśnie najpierw miejskie. W ten sposób podane, że właśnie też podane, która zajezdnia, ET1, czyli telefoniczna, bo jeszcze jest Chocianowice. Jest pod trasa i są przystanki, nie mam rzekać te ważniejsze, tylko i godziny wiadomo, kiedy jest posiłek podany nawet jeszcze, kiedy jest zmiana też, na przykład te bardzo późno i tutaj oni właśnie pracują czasami na trzy zmiany, do tego zaraz dojdziemy. O, tutaj jest taka dwuzmianowa brygada, takie godziny oni pracują, tu jest podane. Też godziny pracy, pierwsza i druga zmiana, w taki to sposób. Tutaj mamy przykładowo brygadę szczytową, więc kursów jest mniej. Tutaj właśnie jest też ciekawy sposób, że niby tyle godzin, dzisiaj 28, a jak wiemy, że służba nie może przekraczać 10 godzin, ewentualnie w razie jakiejś tam awarii, braku zmiany. Jakby zbiorniki przyszedł właśnie do pracy, to wtedy właśnie może jechać do 12 godzin. A tu jest brygada łamana, więc przypuszczam, że były dwie służby. Rano i po południu kto inny pracował. Czyli właśnie tutaj mamy w taki sposób to przedstawione. Tu taka wersja remontowa tej linii. Linia 11A, czyli krótsza wersja 11. No, także tak było właśnie kiedyś, że A w Łodzi to była linia krótsza wersja, a teraz jest inaczej robione, że A jest najdłuższą wersją, B krótszą i C jeszcze krótszą i tak dalej. Można cały alfabet w ten sposób zrobić. No i tu jeszcze jedna brygada miejska, też z telefonicznej, linia 17. Też ładnie, długość trasy 14 km się jedzie prawie godzinę na drugi koniec linii. Tutaj mamy dwie zmiany, tak standardowo właściwie. A te wystanie podmiejski też inaczej wyglądało. Dostałem takie coś troszeczkę jakby robocze, ale też do tego jeździli. Właśnie podane, że jest linia 33. No już wtedy, kiedy to A i B zostało wprowadzone, czyli 33A to jest do końca do Nowa Łódzkiego, a B to jest Dolnomierska. I to ta brygada, jak widać, jeździła tylko do Konstantynowa Łódzkiego, Plac Wolności i częściowo też do Zdrowia. Taka pętla właśnie w lesie. Jest podane, widać trzy zmiany, że wyjeżdżał bardzo wcześnie. I się zmieniał tam o 9 godzin, tu może będzie, znajdę właśnie o tej godzinie zmieniała druga zmiana, a później o tej godzinie trzecia zmiana i jechał sobie do końca trasy. Nawet i później też kończą oni, nie oszukujmy się. To jest już pełna wersja linii 33 Dolnomierska i tu również jest podane właśnie kiedy on zaczyna pracę, tylko to jest brygada łamana znowu, szczytowa, że od 2:19 jeździł do godziny, tu jest podane gdzieś tak, no nieważne, w każdym razie są podane wszystkie przystanki, są mijanki podane, tak jak w Grudziądzu wprowadzono w 2008 roku, żeby tramwaj motoryczny wiedział, z jakim tramwajem się mija na danej mijance. Jeśli nie ma, to wiadomo, to nie ma mijanki, bo tak też bywa czasem. I tu sam ewenement tego jest to, że tramwaj idzie na wieś. Oczywiście to jest miasto, bo Lutomysł odzyskał prawa miejskie, ale to chyba wieś. I to właśnie na tym składzie najbardziej mi zależało.